Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże. Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże. Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. Czuwa nade mną Bóg, czuwa nade mną Bóg, czuwa nade mną Bóg, mój Bóg. Czuwa nade mną Bóg, czuwa nade mną Bóg, czuwa nade mną Bóg, mój Bóg. Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże. Festiwal piosenki religijnej Kanaan już po raz 9 zorganizowano w Czerwionce Leszczynach. Przygotowywana co roku z dużym rozmachem impreza cieszy się coraz to większym powodzeniem, nie tylko na Śląsku. Na festiwal przyjeżdżają muzycy z różnych stron Polski. Do rywalizacji o Grand Prix przystąpiło w tym roku 8 zespołów promujących muzykę chrześcijańską. W gronie uczestników konkursu znalazły się m.in. zespoły z Katowic, Gliwic, Zabrza, także Płocka. Na festiwalu nie mogło również zabraknąć laureatów ubiegłorocznego Kanaan. Publiczności swoją twórczość przypomniał m.in. zespół Emma Cantare z Niedobczyc. Zorganizowania festiwalu Kanaan w Czerwionce Leszczynach narodził się w grupie młodzieży skupionej wokół duszpasterstwa w parafii świętego Andrzeja Boboli w Leszczynach w 1991 roku. Była to nasza fascynacja, był to owoc fascynacji festiwalem, ogólnopolskim festiwalem twórczości religijnej Gaudefest w Ustroniu. Będąc na pierwszej edycji właśnie festiwalu Gaudefest, spodobał nam się pomysł, formuła wyjścia z tego typu imprezą poza mury kościoła i postanowiliśmy coś mniejszego zorganizować u nas w mieście, widząc zapotrzebowanie. Były to lata dopiero co odzyskania wolności, że tego typu imprezy mogły się odbywać na zewnątrz. Chcieliśmy to wykorzystać i właśnie stąd impreza religijna w Leszczynach. Czerwionka to nie tylko familoki, to nie tylko zamykana kopalnia i skrzecząca z tego powodu bieda, to również dobra młodzież. Ta dobra młodzież to akurat
kolejny festiwal. Oni pracują, nie czekają na tantiemy, nie czekają na wynagrodzenie, po prostu chcą robić dobrze. Na początku przyświecają nam trzy główne cele, które są niezmienne, to znaczy propagowanie piosenki religijnej jako jednej z form ewangelizacji i jedności, prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim oraz konkretna pomoc finansowa ludziom najbardziej potrzebującym uzyskana z kwesty zebranej podczas festiwalu. Co roku wspieramy jakieś dzieło pomocy dzieciom, w tym roku kwesta będzie przeznaczona na wsparcie Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Takie inicjatywy jak festiwal Kanaan są bardzo ważne przede wszystkim do budzenia świadomości młodych ludzi, którzy często tutaj bardzo licznie przebywają, aby cieszyć się muzyką, cieszyć się radością młodych lat, ale także jest to okazja dla nas, aby im powiedzieć o rzeczach smutnych, o rzeczach trudnych, ale o rzeczach prawdziwych. To, co widzimy w życiu, co czasami widzimy także w mediach, to jest pochwała życia. Natomiast my wszyscy jesteśmy śmiertelni, wszyscy kiedyś musimy odejść, a część z nas odchodzi w cierpieniu. I chodzi o to, aby tego cierpienia było jak najmniej, abyśmy mogli pomóc tym chorym, nie tylko zwalczyć ból fizyczny, co niejednokrotnie jest najłatwiejsze, ale zwalczyć ból psychiczny i ból duchowy, co jest dużo większym już zadaniem. Także jesteśmy wdzięczni bardzo organizatorom za to, że zaprosili nas i zdecydowali się na przekazanie dochodu z kwesty na nasz cel. Szukałem Ciebie długo, bez chwili wytchnienia, nie tracąc czasu na nic. Tegoroczny festiwal piosenki religijnej uatrakcyjnił występ zespołu Gang Marcela. Przy znanych rytmach publiczność bawiła się doskonale. Prawdziwe emocje miały jednak dopiero nadejść. Jesteś Boże wszędzie. Szukałem Cię daleko, wśród gwiazd i przestworzy. Tą egzystencję chciałem stwierdzić nade wszystko. I dopiero Tyś, Boże, oczy mi otworzył. Gdym pojął, żeś nie w dali jest, lecz przy mnie blisko. W końcu nadszedł długo oczekiwany przez wszystkich moment. Wyłoniono laureata publiczności. Swój werdykt ogłosiło również festiwalowe jury. Gdy świt zgiełku tego świata gdzieś się zawieruszy i już wątpiąc pojąłem, że próżna to męka, że Ty czekasz na mnie ciągle blisko mojej duszy, że Ty czekasz na mnie blisko mojej duszy. Nagrodę publiczności otrzymuje zespół Amor Vincit z Zabrza Rokitnicy. Czy
Czy jest z nami pan burmistrz miasta i gminy Czerwionka Leszczyny, pan Marek Kornas? Jeżeli tak, to bardzo zapraszamy tutaj do nas. Prosimy bardzo o wręczenie nagrody. Mam przyjemność przekazać państwu wynik wczorajszego konkursowego dnia naszego festiwalu, 9 już. I otóż jednogłośnie zdobywcą Grand Prix został zespół Bez Końca z Płocka. Gratulujemy. Wyróżniony przez publiczność zespół Amor Vincit z Zabrza tworzą Joanna Pieczka i Anna Żerdzińska. Powstałyśmy praktycznie przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy, jeszcze za kadencji naszego byłego księdza proboszcza Apolinarego Czekańskiego. I jeśli chodzi o nazwę naszego zespołu, nazywamy się zespołem Amor Vincit, dlatego że nazwę zaczerpnęłyśmy z języka łacińskiego, dlatego że uważamy, że miłość w życiu jest czymś najważniejszym i dlatego Amor Vincit, to znaczy miłość zwycięża. I chciałybyśmy poprzez nasze śpiewanie przekazywać miłość Bożą ludziom, no i staramy się tą miłością żyć na co dzień. Ten 6-osobowy zespół przyjechał na festiwal aż z Płocka. Muzycy razem grają i śpiewają dopiero od roku. Na swoim koncie mają już kilka znaczących sukcesów. Debiutowaliśmy właśnie w czerwcu na festiwalu Sacrosong Wrocław. O, tak właśnie było. Był taki duży festiwal i tam nawet przyznano nam wyróżnienie, także od razu dostaliśmy motyw do pracy. A potem było jeszcze dużo innych festiwali oczywiście. Ale to chyba nie jest najważniejsze w naszym graniu, bo jest to zespół typowo religijny, może inaczej, grający muzykę chrześcijańską. Staramy się grać własne utwory, jakieś takie skomplikowane może bardziej, ale z drugiej strony chcielibyśmy, i wolno bardzo to się tworzy, ale chcielibyśmy, żeby to było takie właśnie nasze i dla Pana Boga specjalnie.
Nazwa naszego zespołu to Bez końca. Nazwa ta pochodzi stąd, że chcemy bez końca grać dla Pana Boga. Gramy dla Pana Boga, o Bogu i oczywiście dzięki Bogu. Każdy z nas został obdarzony jakimś talentem muzycznym i każdy z nas stwierdzi w pewnym momencie, że chce go jakoś tak wykorzystać po to, żeby chwalić Pana Boga. I właśnie próbujemy to razem robić. Cieszymy się z nagrody, którą szanowny jury nam zechciał przyznać. Tak jakoś się pięknie składa, że w tym roku już jest to kolejna nagroda, pierwsza. Jest to, jak wiadomo, dla nas chrześcijan rok jubileuszowy 2000 i to też takim jest dla nas no, ciekawym znakiem, myślę, że od samego Pana Boga oczywiście. Zawsze nas cieszy, im więcej kilometrów pokonujemy, tym bardziej nas cieszy, że jednak warto było przyjechać i warto było zaśpiewać i zdobyć to pierwsze miejsce. Gościem specjalnym tegorocznego festiwalu Kanaan był również zespół Mateo z Katowic. Ty, Panie, wiesz najlepiej, co dla mnie dobre jest. I zawsze troszczysz się, bo bardzo kochasz mnie. Zawsze troszczysz się, bo bardzo kochasz mnie. Dla mnie to, co jest najważniejsze, to jest to, że to, co robię, mogłoby też funkcjonować bez sceny, bez festiwali i bez jakby samej, wiesz, publiczności. To jest bardzo osobiste, to, co robię, te piosenki. One są piosenkami dla Boga. Są moim takim, można powiedzieć, jest takie pojęcie uwielbienie. To jest jakby, ja to rozumiem jako pewien styl życia mój, gdzie Bóg jest najważniejszy w moim życiu. I to właśnie wyrażam w piosenkach, tak jak potrafię. I cieszę się, że mogę robić to też przed ludźmi, że innych zachęcać do takiego życia. Nie jako do tylko jakiejś formy śpiewania fajnych piosenek, ale do pewnego stylu życia, który objawia się w codziennym życiu, w normalnych takich czynnościach, także w śpiewaniu piosenek. Przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o jego ramię oprę się. W nim nadzieję mam, uleciał strach, on najbliżej jest. Zawsze troszczę się, Król, z nami Bóg, Król.
nie chodzi tutaj o same koncerty, o śpiewanie piosenek, żeby było fajnie, pozytywnie, ale jeżeli to wypełnione jest jakąś konkretną treścią, ale nie treścią, która przytłacza człowieka, tylko treścią, która może dać konkretną nadzieję i konkretne życie, którym jest Bóg. I wierzę, że to można dać młodym ludziom, którzy przychodzą na takie festiwale. Chociaż wiem, że często wcale nie zwraca się na to uwagę, bo po prostu daje mi się piosenką religijną o czymś tam, o czymś, co często nie jest w ogóle spójne z naszym codziennym życiem. Ale cieszę się, że możemy tutaj być, że możemy coś dodać więcej. Wszystkich zainteresowanych już dziś zapraszamy na 10. jubileuszowy Festiwal Piosenki Religijnej Kanaan. Organizatorzy zapewniają, że atrakcji nie zabraknie. Zatem do zobaczenia w przyszłym roku. Ty jesteś najbliżej.